Część drugą zaczynamy. U Patryka jesteśmy cały czas jednym ciągiem. Tutaj przechodzimy do części drugiej, gdzie teraz przejdziemy z kolei do podsumowań bardziej związanych z zawodnikami. No to, w takim razie możesz zacząć w takim razie. Możesz przedstawić tutaj, jak spisali się zawodnicy, tak statystycznie. No dokładnie, no to czyli powiedzmy, że twoich najlepszych 10 punktujących przekażemy. Dobrze. No to, czekaj, tylko muszę zobaczyć teraz od 10 miejsca w dół. To ja też sobie wskażę. 4, 6, 8, 10. No to czyli twoim najlepszym 10 punktujący był o dziwo Michael Carcon, który dołączył, no, trochę, dołączył późno do zespołu. To pokazuje, że on był naprawdę dobrym zawodnikiem. 29 meczy, 17 punktów. Dobra. Na miejscu 9 mamy Brandona Kallo. 46 meczy, 4 gole, 20 asyst, 24 punkty. No obrońca, więc tutaj nie oczekujmy za dużo, ale no on miał też kontuzję w kluczowym momencie i później już nie nabrał tego rozpędu. Dokładnie. Na miejscu numer 8. Kolejny obrońca. Charlie McAvoy. 47 meczy, 2 gole, 22 asysty. Zresztą tyle samo punktów co Brandon Kallo. Tak, no tutaj kazus jest podobny, że tutaj też. Akurat chyba McAvoy był nawet dłużej skontuzjowany i to też mu bardzo nie pomogło. No i też widać, że tutaj on ma bardziej raczej defensywne zadania. Na miejscu numer 7 jest jeden z trzech zawodników, którzy zagrali pełną liczbę 58 spotkań u ciebie w sezonie. Jego Chinako. 15 bramek, 11 asyst, 26 punktów. Tak jest. Akurat Chinako zaczynał trochę z drugiego szeregu, bo on był na początku sezonu tym zawodnikiem trzeciej formacji, nawet czwartej chyba nawet przez pewien czas, gdy jeszcze było pełno składu, gdy już tam trochę się popadali, to była trzecia głównie. Ale w końcówce sezonu nawet miał taki chyba w środkowej części sezonu dobry okres, co nawet awansował do pierwszej formaty, właśnie to już był ten moment, kiedy Olofsson się już pojawił w składzie. To wówczas był właśnie ten dobór, którego lewoskrzydłowego wystawić do pierwszej pary. No i akurat właśnie padło na Chinakowa, który pod tym względem wypadał najlepiej. On ma status RFA, więc tutaj nie wiadomo, jak bardzo mu to salaryka wzrośnie, ale jest z pewnością jednym z przydatniejszych zawodników. Natomiast no, jaka będzie jego rola w sezonie, będzie zależało już od wymian, ale powiedzmy taka trzecia, czwarta formacja to jak najbardziej widzę tego zawodnika. No i zaraz, na miejscu numer 6 jest właśnie Viktor Olofsson. 26 meczy, 14 goli, 13 asy, 27 punktów. Tylko ja mam wrażenie, że Olofsson raczej więcej punktów zrobił jeszcze w LA niż w Detroit. Tak jak mówiłem, on był największym rozczarowaniem. Ja nawet nie wiem, czy on strzelił jakieś bramki w moim wykonaniu. Może z jedną zdobył, ale nie kojarzę, żeby Olofsson jakoś specjalnie punktował. I tak jak mówię, że gdyby on nie miał dużego kontraktu, to jeszcze bym to przymknął na to oko, ale przy jego kontrakcie, który no, pod względem szczegółowym jest jednym z mocniejszych, o co zdecydowanie nie robi wystarczających liczb i ja mam wrażenie właśnie, że on więcej raczej w LA zrobił, że to akurat Krystian chyba więcej z niego wyciskał ode mnie. Okej. Na miejscu numer 5, kolejny obrońca, Bradysław Gawriko, 53 mecze, 9 goli, 19 asyst. Tak, no to tu można to powiedzieć, że on właśnie też miał swoje ofensywne momenty, kiedy naprawdę fajnie się spisywał i można powiedzieć, że był chyba takim obrońcą najbardziej uniwersalnym, że miał zarówno dobrze się spisywał w obronie, jak i spisywał się również w ataku, więc akurat Gawrikow no to jedna z bardziej pozytywnych akcji w sezonie. Ja nawet pamiętam, że niektóre gole właśnie ratowały zespół Gawrikowa, że właśnie kiedy było to potrzebne, był jeden z tych, którzy najbardziej podrywali zespół. Dokładnie. No i zaczynamy najlepszą czwórkę. No i na czwartym miejscu jest Cody Gras. 47 meczy, 19 goli, 16 asyst, 10,5 punktów. Sam zobacz, nie? Że Cody Gras, mimo że też dołączył późno, to naprawdę zrobił robotę i można powiedzieć, że wszedł szturmem do zespołu i był zwłaszcza, gdy Jarry McCann złapał kontuzję, to właśnie Cody Gras był tym chyba najbardziej brulującym punktem. Nawet pamiętam, jak była jakaś transmisja z jednego z meczów, chyba Sergio, i pamiętam, jak właśnie zachwycali się nad Cody Glassem i uważali, że jest to jeden z bardziej istotnych zawodników. Ja się z nimi w pełni zgadzam, że na pewno jest graczem, który w zespole zagości na dłużej, że jest bardzo przydatną postacią. Dobrze, to teraz na miejsce numer 3. Travis Sandheim. 58 meczów, 8 goli, 31 asyst, 39 punktów.
No właśnie, także sami możecie zobaczyć, jaka była jakość w zespole, jeżeli chodzi o atak, jeżeli na trzecim miejscu mamy obrońcę. Ale sam Hain, no to nawet właśnie rzekł, że był nawet właśnie bardziej ofensywny niż defensywny, że w trzecim miejscu do Gawrikowa wydaje mi się, że trochę może mniej działał defensywnie, ale nie można powiedzieć, że nie działał. Ale to on był tym pierwszym, który robił też, zwłaszcza niespodziewane, te mocne strzały z niebieskiej, w okolicach niebieskiej linii, czy z bulików, to właśnie Senheim był bardzo dobrym specjalistą i naprawdę Senheim zaimponował mi w tym sezonie i fakt, że podpisałem go na 5 lat, uważam za chyba jedną z swoich najlepszych decyzji a propos UFA. Dobrze. Na drugim miejscu Jeff Carter, też 58 meczów rozegrane, 12 goli, 27 asyst, 39 punktów, czyli tyle samo co Travis. To spokojnie można powiedzieć, że Jeff Carter zrobił wynik ponad stan, chociaż można powiedzieć, że trochę zmusiły to okoliczności i kontuzje, bo akurat Carter o dziwo kontuzji nie miał, co może być trochę zaskakujące. Wydaje na to, że miał tyle takim samym wieku co Pawelski. Bo... Dokładnie, a tymczasem akurat to on był takim twardzielem i Jeff Carter, no... Tak jak mówię, że wyniki zrobił całkiem optymalne. No szkoda, że on już jest takim wiekowym zawodnikiem, bo gdyby nie to, to myślę, że Cartera fajnie byłoby zostawić w zespole. No ale niestety, no wieku nie oszuka i tu już nie da się, że tak powiem, nam jeszcze nie wiadomo jak wiele. Mhm. No i najlepszym punktującym 44 mecze, 28 goli, 14 asyst, 44 punkty Jared McCann. Bo sami widzicie, prawie średnia punktu na mecz, więc tutaj Jared McCann robił robotę. Szkoda tej kontuzji, jaka wpadła, bo to na pewno by mu przeszkodziło, bo myślę, że gdyby nie to, to może nawet i 60 punktów by zrobił. Szonie, ile miał bramek? 28. No to tutaj 30 goli by padło spokojnie. Czy 40, nie jestem pewien, ale nie wykluczam, że może 40 goli mógłby zrobić, gdyby grał na przestrzeni całego sezonu i ja grałbym na przestrzeni całego sezonu. Więc akurat Maka, no to spokojnie można określić, że był tą gwiazdą zespołu, która no musi po prostu pozostać i no jeszcze trochę pozostanie. Nie wiem, jaki on długi ma kontrakt, ale to może ja sobie sprawdzę na szybko, jaki on ma kontrakt, a w międzyczasie przejdziemy to jeszcze o bramkarzach możemy. Tak, no to wspomnę jeszcze bramkarze, dokładnie. Znaczy, no masz dwóch, masz Nate i Samsonowa, no nie ma ani Freemana, ani wiadomo Marka, bo oni odeszli. Tak. Ale tak, Nate ma 35 meczów rozegranych we obu drużynach, w których zagrał. Średnia wpuszczonych goli 3,54, 16 zwycięstw, 11 porażek, 6... Znaczy remisów tu jest teoretycznie, ale nie wiem, czy są remisy. No, to może być po dogrywce porażki. Chyba tak. 118 goli wpuszczonych, tam dobra obron to nie, ale procent obron 89%. No i jeden shootout, a Samsonow 35 meczy. Bramki wpuszczone 2-8, 11 zwycięstw, 16 porażek, 6 porażek, 2 po dogrywce, średnia 90% i bez shootoutu. Tak, z Samsonem mam ten problem, że on niewiele grał, jest tutaj będzie bardzo ciężko do powiedzenia, bo on miał okazję. Knight, no to można powiedzieć, że coś trochę powyżej Ullmarka, ale gorzej niż Swayman, że jednak Swayman był tym zawodnikiem najlepszym, jeżeli chodzi o bramkę Detroit w trakcie sezonu. Ale był jednym z tych aktywów, które jednak oddałem i z perspektywy trochę żałuję, że zdecydowałem się go oddać, bo jednak się osłabiłem w tym elemencie, że wystarczyło samego Ullmarka się pozbyć, który no nie robił odpowiednich liczb. I no, tak jak mówię, że najlepiej padał Swayman i trochę żałuję teraz jego oddania. Później Knight, potem Ullmark, gdzie już tak nie żałuję jego oddania. No i Samsonow, który tej próbki nie dostał, ale jeżeli nie będę miał lepszej opcji, to być może na rok Samsonowa podpiszę. Najwyżej będę musiał go gdzieś później znowu przehandlować w nowym sezonie, ale to się dopiero okaże. Tak, teraz możemy chyba przejść do ciebie i z odmiany ja zacznę od bramkarzy. No to tutaj mam trzech zawodników na liście. Może zacznę od Wedgwooda, bo on zagrał tylko dwa mecze. Który miał średnio wpuszczoną goli 7-12. No to mówię, że coś koło 7 miał. Tak. Jedno zwycięstwo, jedna porażka. Obronił 100 strzałów, 14 wpuścił, więc skuteczność. A nie, 86 obronionych strzałów. Głos mi się zaczyna wyczerpywać. 86%. A jeżeli chodzi o podstawę dwójkę. Dobrze, no, czekaj, no, wiesz, może ja coś o tym nie powiem, ty od razu. Mów. Już, bo...
miejmy to za sobą, to prawda. No, powiem szczerze, zawiódł. Po tych dwóch meczach stwierdziłem, że trzeba szukać lewego bramkarza, więc... No i tyle powiem chyba. Dobrze. A w przypadku dwóch pozostałych to mamy tą samą liczbę meczy, czyli 22 mecze. Lukas Dostal 3,34, a Marty Jones 4,12. Dostal wygrał 14 meczy, Jones 7. Jones przegrał 8-krotnie, Dostal 5 razy. Obaj mieli 3 przygrane w dogrywce. Dużo lepsza skuteczność obron u Dostala, 90%, prawie 91%, bo tam 907%. U Martina Jonesa 858%, łącznie wpuszczonych raptem... A nie, widzę, że chyba GAA było chyba podobne, tylko... Bo obaj... No trzy raptem bramki różnicy dzielące, ale dużo więcej obron zaliczył Dostal, bo Dostal obronił aż 708 strzałów, a Jones tylko 460, więc... No i Dostal zagrał troszkę więcej minut od Jonesa. 1600 przeciwko 1100. Tylko trzeba pamiętać, że od Jonesa przechodzą wyniki z trzech zespołów, bo to będzie Minnesota, Seattle i Waszyngton. No więc właśnie. Też nie wiadomo jak tam w Seattle i jak tam w Waszyngtonie, no ale Jones, no Jones jak to Jones. Miał swoje przebłyski, miał swoje odpały, ale no jako bramkarz numer 2 to był... Dobry. No i Dostal jest tym, jakby to powiedzieć, odkryciem moim. Właśnie wtedy, kiedy... Któryś bramkarz miał chyba kontuzję. No, któryś bramkarz miał kontuzję, chyba John miał kontuzję. Możliwe. Miałem Dostala jako tego trzeciego, jako że miałem kontuzję, no to musiałem dostać. No i tak, pierwszy mecz, drugi mecz zaczął dobrze bronić, później się okazało, no że... Jak już wrócił Jones, no to... Albo to był Gustafsson. Który z nich, nie pamiętam. No to niestety... Wrócił do AHL-u, a ja chciałem go z powrotem do swojego składu, więc musiałem wtedy oddać któregoś bramkarza, bo czapka padła przekrożona. No i... Dałem właśnie Jonesa i został tym bramkarzem numer 2 na początku, a później wygryzł Gustafssona, no i został tak naprawdę jedynką. No i... Jak to mówią, napsuł sporo krwi wszystkim zawodnikom po UHAM, więc... No nawet Owen stwierdził, że Dostal jest dobrym bramkarzem. Uznaję, że Dostal to jest moje odkrycie tego sezonu. No prawie Caldera wygrał, ale przegrał jednak z tym Skopim z Nashville, ale... U mnie w sercu zdobył Caldera. Tak, i absolutnie zasłużenie. Tu się z tobą w pełni zgadzam. No i przechodzimy do punktujących. Który był dziesiąty? Dziesiąty był Tyson Jost, który jest jednym z dwóch zawodników, który zagrał pełną pulę meczy. On zdobył 6 goli, 14 asyst, 20 punktów. On miał minus 2. Najgorsza pod względem statystyka wśród zawodników w tej grupie. Co można powiedzieć o Tysonie Joście? Tyson Jost to jest taki właśnie zawodnik który nie wychyla się ponad szereg, więc to jest taki zawodnik, który jest takim dobrym uzupełnieniem właśnie. Pokazuje się wtedy, kiedy trzeba i no 20 punktów jak na zawodnika, który grał w trzeciej i czwartej formacji, uznaje za bardzo dobry wynik. No pewnie tam w którymś momencie pewnie grał w drugiej, bo w tych kontuzjach to nie zdziwił. On ma też właśnie status RFA i właśnie zobaczymy, co tam wymyśli. Nie wiem, chyba w Buffalo jest normalnie, więc zobaczymy, jak mocno wpłynie to na salary cap. Dobrze. Pozycja 9. Obrońca. Pierwszy z trzech obrońców, jakiego mamy w top 10. Jacob Slavin. 38 meczy, 8 goli, 13 asyst, 21 punktów. To już dużo lepszy plus minus, bo 23. Chociaż to i tak, względem niektórych zawodników, to i tak jest, powiedziałbym, tak poniżej przeciętnej, więc... Tak, ale trzeba też powiedzieć, że grał w Philadelphia, więc w Philadelphia nie wiadomo jakie tam liczby, no ale to jest właśnie to wzmocnienie, które ja podstawowałem za Listorainena i to co dostałem, więc uważam, że Slavin jest jednym z zwycięzców tego sezonu i zobaczymy co przyjdzie w kolejnym. Tak jest.
Następną pozycję również zajmuje obrońca Jonas Brodin. 46 meczy, 7 goli, 28 asyst, 35 punktów, więc tutaj już mamy większy rozstrzał. No i to jest, warto dodać, jeden z tych zawodników, który zdobył gola w osłabieniu, a gole w osłabieniu wcale nie są VHA zbyt powszechne. Pośród top 10 jest jednym zaledwie dwójki zawodników, który tej sztuki dokonał. No właśnie. Brodin zagrał po brodinowskiemu, jakby to powiedzieć. Zagrał sezon dobry, no i zobaczymy, co będzie dalej, no. Zawsze on na ten wynik by śrubować, no wiadomo, też miał kontuzję, no. Które też się odbiły na tej liczbie punktów. Dobry obrońca numer 3, powiedzmy. Dobrze. Kolejna pozycja. Center Morgan Frost. 48 meczów, 18 goli, 20 asyst, 38 punktów. Druga najgorsza statystyka plus minus, bo tylko plus 4. Ale za to strzelił 2 gole w powerplayu. Slavin strzelił 3, bo tego nie dodałem. A to jest też dobry poziom statystyki. No i właśnie Frost jest tym zawodnikiem, po którym nie oczekiwałbym takich liczb, które on osiągnął, więc jestem zaskoczony tym, że potrafił zmieść się na taki poziom, który bym się nie spodziewał. Zobaczymy, czy utrzyma tą formę, więc jeżeli utrzyma taką formę dłużej, nawet nie będę chyba, jakby to powiedzieć, nie będę zamartwiał się tym, że oddałem Marko Rossiego. No właśnie, także Morgan Frost jednym z tych, którzy wypadli dobrze, i przechodzimy teraz do pozycji szóstej. Kevin LeBanc, 56 meczów, 17 goli, 21 asyst, tak samo 38 punktów jak Frost, tylko tutaj jest różnica na korzyść jednej asysty. No właśnie, trzeba powiedzieć, że Kevin LeBanc w początku sezonu był najlepiej punktującym zawodnikiem przy kontuzjach Kaprizowa, Aho czy właśnie Barzala, więc... Lewan tutaj ciągnął ten zespół mocno, wiadomo, no trochę później jak już ta siła ofensywna wróciła i trochę osłabł, ale dalej był takim właśnie zawodnikiem, który potrafił, jakby to powiedzieć, wpływać na wyniki meczów, że potrafił te mecze wygrywać. No i wiadomo, jemu się kończy kontrakt, ale będę starał się go przedłużyć, ale zobaczymy, czy mi się to uda. Dobrze. Przechodzimy do top 5 i w top 5 mamy najlepiej punktującego obrońcę Vince'a Dana. 56 meczy, 7 goli, 34 asysty, 41 punktów. I tutaj mamy trzecią najlepszą statystykę plus minus, warto to dodać, bo jest aż plus 47, więc to jest naprawdę imponująca statystyka. No właśnie, Vince Dan został się obrońcą numer w pierwszej formacji. Trochę też mi zepsuł krwi ze względu na to, że on był właśnie RFA i podpisał ten nowy kontrakt. Jadę taki wysoki, musiałem w niej kombinować czas PPR, ale nie, jakby to powiedzieć, nie narzekam, bo Vince Dunn grał, powiem, że chyba najlepszy hokej od czasu, kiedy wygrywał Puchar Stanleya z St. Louis, więc... A więc bardzo dobrze z jego strony. Poczekaj, tylko teraz nie walnąłem balana i ja nie wiem, czy on wtedy grał w ogóle jeszcze. Wydaje mi się, że był chyba, był wtedy w St. Louis. Możesz zerknąć, ale wydaje mi się, że tak. Pozycję czwartą zajmuje z kolei center Mika Zibanejad. 42 mecze, więc... Dobra, grał, bo on sezonu 17-18 grał. Tak. 15 goli, 33 asysty, 48 punktów. No i tutaj warto dodać, że z tej grupy miał najwięcej goli w powerplayu, bo zdobył ich 5. A tak, tylko też nie wiadomo, ile to było w Seattle. Ale wydaje mi się, że to było w większości raczej. No ale no, Zibanejad jednak pokazał, że można wycisnąć coś więcej niż Barzal, który w sytuacji sam na sam potrafił przejść kilometr nad bramką, więc... I to właśnie mi tego wzmocnienia mi brakowało. No i zobaczymy, jak Zibanejad poradzi sobie w przyszłym sezonie. I wkraczamy na podium. Podium zajmuje również center. Tutaj praktycznie poza tymi dwoma pierwszymi pozycjami tutaj dominują centrzy. I najlepszym z nich został Sebastian Aho, 41 meczy, 28 goli, więc drugie miejsce pod względem zdobytych goli w zespole, 26 asyst, 54 punkty i również jest drugim z tych graczy, który zdobył gola w osłabieniu. No tak, no Aho to jest jednak wiadomo fenomen, wiadomo w Karolinie w rzeczywistości też o winie z Malidwy, więc wiadomo, że można się spodziewać dużo, no i uzbignął ten, znaczy wiadomo, że na początku był centrem
pierwszej formacji, ale przez to, że przyszedł później z Ivanejad, spadł do drugiej, no ale w drugiej właśnie z Frostem i właśnie z Lewankiem oni tworzyli takie właśnie trio mocne, więc oni się wpasowali do siebie bardzo dobrze, więc zobaczymy, czy jeżeli uda się Lewanka zatrzymać, to liczę na to, że to trio znowu będzie mocne w przyszłym sezonie. Tak, pozycja drugą zajmuje zawodnik, który był akurat tym, co zdobył najwięcej bramek, bo zdobył okrągłe 30 goli. Do tego jeszcze 27 asyst i 57 punktów. Kirill Kaprizov. Najlepsza w zespole statystyka plus minus, plus 55. No i 40 rozegranych spotkań. To akurat mamy prawo skrzydłowego. Dla porównania, następnym zawodnikiem w tej puli jest dopiero... prawo skrzydłowym jest Matt Martin, który ma raptem 16 punktów, więc tutaj ogromna dysproporcja, jeżeli chodzi o skrzydłowych. Dokładnie. No i właśnie teraz pytanie, co by było, gdyby nie miał kontuzji na początku sezonu takiej długiej? No ale no, Kaprizov to jest Kaprizov, to jest jednak firma już, to już jest jednak taka firma, która przynajmniej w sezonie powinna ci zagwarantować 40 punktów, co będzie za VH, no bo tam tak. W NHL to trochę inaczej to działa. No i wiadomo, długi kontrakt, więc nie mamy się o co martwić, długi na 3 lata chyba, czy 4, teraz sprawdzimy, ale no, na razie nie mamy się o co martwić, więc liczymy na podtrzymanie tej formy. A zaraz wchodzimy właśnie ile ma Kaprizov. Kaprizov ma jeszcze, jeszcze na 3 lata ma to na spokojnie. Tak, więc jest w najlepszym porządku. No i zawodnikiem, który zdobył pierwsze miejsce jest lewoskrzydłowy, który drugi obok Tysona Josta zagrał pełną pulę 58 spotkań, 22 gole, 38 asyst, 60 punktów, plus win na poziomie 53, 4 gole przewadze, a więc Kevin Fiala, który jest nominalnie w Los Angeles. I ciekawe, czy Christian jest, znaczy byłby zły, że go nie ma, ale powiem, że Fiala bardzo dobry sezon zagrał. No wiadomo, kontuzje go omijały, o dziwo. No i przez chwilę nawet kapitanem był. Wszystkie te mamrochy, jakie tam były. No i zobaczymy, no liczę na to, że ta cała, powiedzmy, czwórka ofensywna, czyli właśnie Fiala, Kizo, Aho i Zivanejad będą mieli podobną formę w przyszłym sezonie, no i że znowu będziemy w playoffach i może trochę więcej uzyskamy niż ty. Tak jest. Teraz patrzę, co mamy dalej i teraz przechodzimy do topów, czyli najlepsi, najgorsi i top piątka. No. I teraz tak. Listy załonników potrzebuję. I teraz pytanie, czy ty chcesz wskazać u mnie, czy wskazujesz u siebie? Ale co? Z tych najlepszych, najgorszych i to znaczy, top 5. Znaczy najlepszych, najgorszych to możemy sobie odpuścić, bo to... Mm-hmm. Znaczy najgorszych możemy dać, bo najlepsi to i tak będą w top 5, więc... No tak, to prawda. No to nie, no ja zrobię twoje, ty zrobisz... Znaczy ja zrobię twoje, ty zrobisz moje, a później zobaczymy, czy będziemy się ze sobą zgadzać. Dobra, no to jasne. No według mnie najgorzej u ciebie zagrał... No... Powiem szczerze, patrzę... No wydaje mi się, że... Kurde, ciężko stwierdzić nawet tutaj. Ale bym stwierdził takich dwóch. Właśnie Tylera Johnsona i chyba... tego... No i Kiviranta bym stwierdził, bo na 25 meczy zagrały tylko 5 punktów na ciapę, więc Kiviranta i Johnson według mnie. Najgorsi. No, Kiviranta był taki nieraz, że nie grał chyba nawet całego sezonu. On głównie grał w formacji czwartej, więc tutaj też powiedziałbym, że... Faktycznie nie było tak dużych oczekiwań wobec niego, no to Tyler Johnson no to na pewno był zawodem, bo on swoją szansę miał, ale jej totalnie nie wykorzystał i właśnie uważam go za takie największe rozczarowanie w sezonie i jak już wspomniałem wcześniej, to jest zawodnik, z którym kontraktu zamierzać nie przedłużę. No. Natomiast jeżeli chodzi o ciebie, no to tutaj mi się nasuwają na razie dwaj kandydaci. No najprościej byłby wskazać na przykład Jakuba Bramę, ale no on nie zagrał z pełnego sezonu. No to tutaj chyba mamy Sonnego Milano i Brendana Dunheima, bo oni zagrali sporo meczy. Zdobyli prawie ten sam punktów, bo 10 i 9. Plus minus mieli najgorsze, bo minus 9. No i co? Ja bym jednak chyba na Brendana Dunheima walnął w życiu, bo on chyba nawet grał, bo miał więcej do pokazania, bo on był od początku sezonu, a z Sonnym Milano tak naprawdę przychodził po tak
no nieudanej, powiedzmy, przygodzie w Waszyngtonie, bo wiadomo, że ten Waszyngton, no to do najlepszych nie należał, więc on sobie później te liczby trochę poprawił, a z Duszajmen było tak, że ja już wcześniej z niego zrezygnowałem i tak naprawdę pod koniec playoffu tam trochę pokazał się z lepszej strony, ale wydaje mi się, że jednak będą Duchajem, to jest ten, który wydaje mi się najgorszym zawodnikiem w tym sezonie. Mhm. Dobrze. No to to mam podsumowane, no to top 5 w takim razie. No dobra, no to u ciebie na bramce dam Knighta. No, mógłbym dać Swaymana, ale... Już go nie ma. Ale, znaczy nie, że go nie ma, ale jakoś wydaje mi się, że Knight jednak trochę lepiej grał. Możliwe. Dobra, na obronie będzie na pewno Sondheim i Gavrikov. No i tak, no i trójka. No czyli nie muszą być to skrzydłowi. No nie muszą być. No to będzie McCann, Carter i Cody Glass. Tak, no ja ewentualnie mógłbym się jeszcze wahać, że akurat Carconiego mógłbym wstawić w miejsce Cartera, ale powiedzmy na przestrzeni całego sezonu, no to faktycznie Jeff Carter można go wpasować tutaj, że znalazł tą dobrą rolę, więc jak najbardziej, bo mówię, to jest chyba jedyna różnica, tak? No to zgadzam się z tobą w zupełności, że jak najbardziej. No w twoim wypadku, no to raczej co do bramki jesteśmy zgodni, że tutaj dostał po prostu furorem, wszedł. W przypadku obrońców, no to no, kogo do Dana dołożyć, to jest pytanie, bo to już będzie trudniejsze. No to chyba Slavin by na to wyszło. A w przypadku ataku, no to co? No to chyba ta... To już może być ciężko wybrać tylko trzech. No ale co? Pewnie Kaprizov, gdyby zagrał cały sezon, to zrobiłby pewnie duże liczby. No. Zibanejad podobnie. Gdyby grał cały sezon, pewnie byłby jeszcze lepszy. Natomiast trochę mam dylemat między Aho i Fialą co do tego trzeciego zawodnika. Zazwyczaj to bym dał ich praktycznie na równi. No ale jak już mam wskazać, to wskażę na Fialę, ale tutaj no, jeżeli byłby to Aho, to nie byłbym wcale zdziwiony. No czy teoretycznie nawet Aho by mógł Zibanejada, to nie... Być może. Bo to jest, no ja mówię, też... bardzo porównywalny. Znaczy, zgodziłbym się na 4 z 5, bo jednak chyba zamiast Slavina dałbym Brodina, bo Brodin grał jednak więcej. Być może. O, ja nie siedziałem aż tak dokładnie, no, że faktycznie coś w tym może jest. Więc mamy to omówione. Chyba tu już mamy wszystko. Możemy wspomnieć, no to teraz możemy przejść do klasyfikacji, jak nam się to zakończyło. Tak jest. Może zaczniemy od tej z nie naszej części, ze wschodniej. Ze wschodniej. Tak. Dokładnie. No to tam było najgorsze Winnipeg Jets. 45 punktów. Tylko 20 zwycięstw. Również strata menadżera. Na razie jest to zespół status sub, czyli znaczy, bez menadżera. Znaczy niekoniecznie. A przepraszam, masz rację. Pod koniec już wspomnimy, jak już będziemy... znaczy jak będzie podsumowanie i będziemy mówić o sezonie 11. Na przedostatnim miejscu Washington Capitals Londona o punkt więcej niż Winnipeg. Mając jedno zwycięstwo więcej. No to też można uznać, że takie no rozczarowanie. Jak miałem okazję grać z Londonem, to widać było, że jego akcje były bardzo nieskładne i ewidentnie jest graczem, który no, potrzebuje trochę większego ogrania. Dokładnie. Później mamy San Luis i Tampa po 51 punktów, ale co tu za ten tutaj zasugerowało, że Tampa jest wyżej, tego nie wiadomo. Właśnie, jedno zwycięstwo mniej, ale może przez to, że mieli jedną porażkę mniej, to może dlatego. Dokładnie. No ale to San Luis i Tampa po 51 punktów. Tak jest. No to w przypadku St. Louis to się nie wypowiem, bo akurat gdy był St. Louis, to mnie nie było, więc nie miałem okazji tylko St. Louis grać. Ja grałem raz i grało mi się ciężko, więc... Akurat nie wskazałbyś, żeby był aż tak nisko w tabeli. Mhm. Tak, więc tutaj chyba inne mecze musiałem mu nie zagrać. Jeszcze teraz muszę dojść za bardziej zaawansowanych statystyk, bo... Jakie tu jeszcze są dopisane gole zdobyte... Chyba to był minus, bo mieli najmniej goli zdobytych, bo tylko 146 bramek, więc to może być był ich dla nich minus, że najmniej goli zdobywali, czyli ofensywa musiała tam kuleć. Nawet no, mniej niż Winnipeg, więc... A to jest w ogóle jest... Tak. Dobra. No i później mamy tam na tyle samo punktów.
No i jedną zwycięską, nie jedną w porażkę. Tak, i tutaj no to oni mieli aż... Jeżeli liczymy dwóch. Suba, no to trzech, a tak dwóch. To dwóch menadżerów. Jak trzech? Gdzie to trzeciego wyliczyłeś? Znaczy trzeciego, dwóch. Jeżeli jako suba. No dobra, no ale dwóch, bo zaczynał no Craig, tak. Później był jako sub, a później doszedł Adwe. Tak, Adwe doszedł do nas. Jako trener tymczasowy. Dokładnie. Zaskoczył trochę nas tym wyborem, że akurat zdecydował się na Tampę. No ale to było tylko do tego sezonu. No i co? Ja miałem okazję przeciwko Adwe zagrać chyba 3 razy i powiem szczerze, że chłopak robi postępy. I powiem szczerze, że jak już będzie zespół pod jego nadzorem już inny, ale skład z Tampy będzie, no to tutaj wierzę, że może nawet play-offy są w jego przypadku możliwe. Raczej nie czołówka, ale taki środek stawki już jak najbardziej. Dokładnie. Ja też grałem chyba dwa mecze. No ale wiadomo, u mnie jednak dysproporcja z Adwe była trochę większa, więc... Tak, no ale wiadomo, że tutaj my też jesteśmy na innym poziomie. Dalej. Colorado, 56 punktów. No i co, tutaj również ofensywa nie najlepsza, bo tylko 154 zdobyte gole, więc tylko o 8 więcej niż San Luis. Nawet 3 mniej niż Tampa, więc... O, w sumie jak już mówimy o tych statystykach, to warto dodać, że London miał najwięcej goli straconych, bo aż 230 bramek i to... Też na najlepsze pewno. Jest to, że Adwe stracił tyle samo bramek co Riley, a jakość, a różnica między pozycjami to jest mocna. Tak. Także troszkę szkoda, że Adwe nie dołączył wcześniej, no ale nie sądziliśmy, że będzie zainteresowany. No ale on to pewnie pokaże bardziej się w przyszłym sezonie. No dobra. Coś a propos Colorado, no tutaj ja też nie miałem okazji grać przeciwko Colorado, więc tutaj też się nie... Ja grałem raz. I mieliśmy wyrównane spotkanie do tylu, że chyba wygrałem w ostatniej akcji w trzeciej tercji było 7-6 ba. O, więc bardzo ofensywnie mimo wszystko. No, na miejscu... kurde, szóstym od końca. Czyli to będzie 2, 4, 6, 10. 8, 10. Rangersi, 58 mecze, 58 punktów. Tam to w ogóle jest mix, bo tam w ogóle jest dwóch menadżerów, a skończyło się na tym, że nie ma żadnego, więc to tam to już w ogóle wyszło największe bałaga. Tam to w ogóle... Znaczy, teoretycznie na razie nie ma, bo może być tak, że wróci któryś z nich. Tego nie wiadomo. No właśnie. Znaczy, na razie wiadomo tyle, że Rangersi są bez menedżera. Tak. Tak samo jak kolejna drużyna przed nimi, czyli New Jersey Devils, które zdobyło o punkt więcej. Tak. I co możesz o nich powiedzieć? Co o nich mogę powiedzieć? Bo grałeś nimi. Tak, z Rangersami, znaczy Rangers przeciwko Rangersom grałem. I to było też dość wyrównane spotkanie. Ostatecznie tam chyba po dogrywce przegrałem, ale dobrze mi się tam grało i powiedziałem, że są mniej grałem więcej... jako sub, więc nie powiem, jak grało mi się z nim. Chociaż skład też mi się wydawał taki trochę mało ze sobą zgrany i może to sprawiło, że przez to przegrali z niektórymi zespołami, choć jestem troszkę zdziwiony, że playoffów nie zrobili. Oni również mieli mało goli zdobytych, bo tylko 165 goli, chociaż nie jest to wcale najgorsza statystyka. No najgorszą też nie mieli. Tutaj widzę, że w czołówce mieli chyba drugą, nie, trzecią najgorszą, bo jeden gol różnicy między nimi a Bostonem jest. Mhm. Więc tutaj ciężko coś więcej dopowiedzieć a propos Rangersu. No można powiedzieć, że troszkę jak dla mnie jest zaskakująco niska pozycja, a co będzie z nimi dalej, no to już... Zobaczymy. No. To jest, zobaczymy dalej. No i New Jersey, właśnie o nim mówiłem, bo New Jersey grałeś jako duży jako sub. No i co możesz powiedzieć tak. O New Jersey? No to New Jersey wypada lepiej niż Rangersi, bo chyba Rangersami raz chyba zagrałem. No to tutaj wypadli trochę lepiej. Tylko wydaje mi się, że w zespole jeszcze nie ma takiej głębi, że jest paru fajnych zawodników jak JT Miller, Logan Couture. Mają, czy przypadkiem oni nie mieli Casey Smitha w bramce? Mieli. Chyba tak mi się właśnie wydaje, że chyba Casey DeSmith tam był też w bramce. I oni chyba, robili... ale chyba, że u nas chyba DeSmith... No, nie, u nas DeSmith gra we Florydzie, także to na pewno nie. No to nie, DeSmith mógł być tam. Tak, tak mi się wydaje, że tam mógł być Casey DeSmith. Tak, razem z Mrazkiem, tylko że później DeSmith miał kontuzję, więc był Portillo, więc... Tak. Wydaje mi się, że tam po prostu jest potrzebna większa głębia po prostu w zespole, żeby New Jersey wyszło dalej. Fakt, że oni byli... oni chyba mieli nawet pozycję playoffową. Dobrze mieli, mówię? Bo oni się z Dallas wymieniali mocno. Tak, no to oni mieli tą pozycję playoffową i to jest właśnie, no co,
chyba są na pozycji, na jakiej być powinni, tak mi się wydaje. Tak jest. Właśnie Dallas. Pierwsza drużyna, która była już w playoffach. Na miejscu ósmym. 58 meczów, 61 punktów. I z tą drużyną też było tak, że ktoś ich prowadził? Tak, był jakiś Kevin, ale on miał tam chyba kłopot z komputerem chyba i przez to musiał rezygnować. Z internetem. Internetem, no. Bo ja z nim zagrałem raz, nie dosyć, że grał jakoś tak nie po fałchowskiemu, to jeszcze miał tak problem z internetem, że ciężko było z nim grać. Także wydaje mi się, że to on miał, nie mają pecha do menadżerów, bo moim zdaniem Dallas ma mocny zespół i moim zdaniem oni powinni byli być wyżej, tylko no faktycznie im chyba brakuje po prostu menadżera, który znaczy, by nim był mocny do momentu, kiedy Bradona Pointa nie oddali do Filadelfii. No właśnie. Bo tam Point Kucherow robili robotę, ale jak Point poszedł do Filadelfii, to trochę jednak siła ofensywna trochę spadła. To prawda. Bo jednak mówię, że Dallas moim zdaniem powinni być trochę wyżej, no ale... Może jak doczekałem się jakiegoś menedżera z prawdziwego zdarzenia, to może już będą w lepszej dyspozycji. No tak. I tutaj mamy znowu dwie drużyny, trzy drużyny, które mają tyle samo punktu. Po 64. Boston, Carolina, Florida. To możesz o nich powiedzieć. Ja? Znaczy tak. Grając z Bostonem, no to też bardzo dobry zespół i moim zdaniem zasłużenie zdobyli piąte miejsce. I niewiele zabrakło, żebym nawet pokierował nimi w playoffach, bo Riley składał mi ofertę, ale ostatecznie terminy na mnie zgrały się i ostatecznie nie skorzystałem z tej okazji. I być może trochę szkoda, bo być może by ten Boston nawet zawędrował trochę dalej, może tą pierwszą rundę bym nawet przeszedł. No, to raczej z Lukasem bym nie wygrał, ale chociaż z drugiej strony z Lukasem ja miałem wyrównane mecze, więc może nie jest wcale tak powiedziane. Także Boston uważam, że zasłużenie, dużo będzie zależało od tego, w jakiej znajdą się dywizji. Ale cieszy dobra forma Bostonu. Larry, prowadzący Florydę, ma trochę o nim takie mniej ciekawe zdanie, bo uważam go takiego może trochę, nie wiem, największego marudę może w lidze, że tak najczęściej zwraca uwagę. Nie jestem największym marudą gdzieś chociaż. No mówię w kontekście VHA, no to tutaj akurat Larry może... najczęściej tutaj. Dlatego mówię, że nie jestem największym marudą chociaż. Tak, także tutaj uważam, że akurat Larry... Był takim graczem specyficznym i z jednej strony on akurat ma wrażenie, że zrobił właśnie troszkę może nawet wynik ponad stan, bo jak przeciwko niemu grałem, to nie był wcale aż tak trudnym rywalem. Na pewno był dużo łatwiejszym rywalem niż Seba, prowadzący Karolinę. I ja bym właśnie nawet powiedział, że Seba moim zdaniem skończył za nisko dla odmiany w tabeli. Tak w przypadku Larego, no to uważam, że zrobił może nawet wynik ponad stan. Seba miał chyba początek sezonu słaby, on dopiero później się rozpędzi. Właśnie po trade deadline się on zaczął tak rozpędzić. Chyba tak. bo przeciwko Lenom miałem okazję parę razy grać, chyba dwa razy jako subgame, no to tak jak mówię, że nie był taki trudny. Serza to był bardzo trudnym rywalem, bardzo fizyczna gra z jego strony. Powiedziałbym nawet, że chyba najbardziej fizycznym graczem chyba, a na pewno z konferencji wschodniej na pewno najbardziej. I ja akurat jestem zdziwiony, że on jest dopiero szósty w tabeli, ale chyba jest to co mówisz, że miał słaby sezon. Bo ja spokojnie bym wskazał, że na pewno jest na przykład, nie wiem jak Edmonton, bo ja przeciwko Edmonton nie grałem, ale ja bym spokojnie dał mu jakieś trzecie, czwarte miejsce, moim zdaniem powinien zająć Sepp, tak moim zdaniem. Wydaje mi się, że tutaj ofensywa trochę zawiodła, bo 181 tylko zdobytych goli, to samo u Lary 159, że najmniej spośród drużyn co playoffy zrobili. Rary to ma nawet na minusie, zacznijmy od tego, no właśnie. Tak samo jak Sepp. Tak, obaj tak. Mają na minusie plus ten. Mają więcej straconych niż strzelonych. No właśnie, także może to u nich tak trochę kulało. Na Vegas też. Co z tego, że ma 71 punktów jak ma i 216 strzelonych, jak ma 201 straconych. No i też pamiętaj, że on miał. Też pamiętaj, że on miał zawieszenie dwumeczowe z powodu meczu chyba właśnie z Colorado, gdzie tam 6-0 wygrał. Tak, no właśnie, no bo w lidze obowiązuje zasada, że może być maksymalnie 5 goli różnicy, jeżeli zdobywa się gole, to należy oddać, a tam do tego nie doszło i właśnie jakby to było to właśnie takie ostrzeżenie. Także w przypadku Riley'ego to defensywa tutaj widać, że zawiodła i ja uważam, że to jest drugi z graczy, który zrobił wynik ponad stan i porażka w pierwszej rundzie mnie dziwi i ja się wcale nie dziwię, że jeżeli objąłbym Boston, to byłbym zdolny go pokonać, tak przynajmniej uważam. I mnie trochę dziwi, ale może po prostu bardziej stabilna forma ode przez cały sezon może po prostu była wystarczająca. No i pamiętajmy, że jednak więcej chyba subowanych zespołów było w wschodniej i to też zrobiło różnicę.
może lepiej po prostu trafią. No Edmonton się nie wypowiem, bo Edmonton nie grałem przeciwko nim, także tutaj może ty więcej byś miał do powiedzenia. Które było trzecie. O, chyba Patryka nie ma. Zaraz dopowiem dalej, tylko napiję się wody. A, Patrykowi chyba coś się przełączyło, bo widzę, że tam się włączył. Także pewnie za moment wróci. Tak, Patryk się wyciszył na chwilę, także póki go nie ma, to... Dobra, bo ja włączyłem ten mikrofon. A, no właśnie, bo tak właśnie się zdziwiłem, że cię chwilę nie było. Dobra. Mówiłem, żebyś ty powiedział o Edmonton, bo ja w przeciwko Edmonton nie grałem. No ja grałem na pewno raz jako Minnesota i dwa razy czy jako Słup, no i... Nie grało się z nim źle, tylko... No on to grał na McDavida, to było widoczne, że on grał na tego McDavida. Jak potrafiłeś dobrze przykryć McDavida, no to... Gary, dobrze mówię? Tak, Gary, tak. Miał trochę problem z kreowaniem akcji, nie? Jednak na tym trzecim miejscu jakoś był. Wiadomo, że dużo McDavid zrobił, bo McDavid... No tak. To prawda. No ale też nie przeszedł. On chyba pierwszej... Nie, on przeszedł pierwszą rundę? Przeszedł pierwszą rundę. Nie, on chyba odpadł z Filadelfią, jak dobrze kojarzę. Która była druga, ale do Filadelfii za chwilę dojdziemy. Nie, no tak to musiał przejść pierwszą. Mi się wydaje, że... Znaczy on na pewno nie przeszedł, tylko nie wiem, czy przeciwko Filadelfii, czy przeciwko Toronto. Może przeciwko... Ale nie przeciwko Toronto, no to przecież było nie ta. Ja mam w drugiej rundzie grał przeciwko Filadelfii, więc pierwszą rundę musiał przejść. A, no, czyli pierwszą rundę przeszedł, a odpadł w drugiej. Dobra. Filadelfią. No właśnie, więc tu mamy jakby podsumowane. No i idąc do Filadelfii. Filadelfia 90 punktów. 193 gole strzelone i chyba najmniej straconych z tego co widzę w tej konferencji. Tak, 128. Tak. No, Georgiev duże roboty porobił. Tak, zdobywca Vezinem, Georgiev, zresztą zasłużenie, bo pamiętam, że ja miałem okazję grać przeciwko Billowi chyba dwukrotnie i Georgiev praktycznie był nie do przejścia. Praktycznie może chyba tylko pchnąłem go, na dwa mecze go pchnąłem chyba tylko raz, więc tutaj naprawdę zrobił robotę. Ja zagrałem z nim raz i wygrałem 2-1. Tak, no ale na pewno nie było łatwo, nie? To chyba na czacie przyjęli jako skoczenie. Tak. Wtedy. No właśnie, więc tutaj... No Bill nie jest, wydaje mi się, aż tak fizyczny jak Sepp. Wydaje mi się, że on tak... Fakt, że zajął drugie miejsce chyba adekwatnie mi się wydaje, że jednak no do pierwszego miejsca nie, ale faktem, że... Ale w top 3 jak najbardziej bym Billa widział, bo on grał tak fajnie. Tak najbardziej chyba bym go zbliżył do Roya z naszej konferencji, że tak grał bardzo technicznie i nie było łatwo na niego złapać i trzeba było się natrudzić, żeby móc mu przerwać akcję i to mu na pewno pomagało. Dokładnie. No i pierwszy Rary, Lukas Toronto. Tak. 97 punktów. Najwięcej chyba strzelony, tak. ale 155 goli stracony. Tak. To prawda. No i można powiedzieć o Lukasie. Ja miałem przeciwko niemu okazję grać chyba dwukrotnie. W pierwszym meczu walczyliśmy jak równy z równym i chyba mnie pokonał dopiero w dogrywce. W drugim meczu to już tak dobrze nie było. Tu już mnie trochę pokazał, jak grać. No i Lukas na pewno nie jest rywalem łatwym. Tutaj to bym go porównał chyba do Mata chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje, że grają bardzo porównywalnie. I no, zasłużenie wygrał. I tutaj, biorąc pod uwagę rywali, jakich miał, to no pewnie miał ten dodatkowy procent, który sprawił, że znalazł się na tym pierwszym miejscu. No i warto dodać, że w momencie, kiedy my to nagrywamy, a nagrywamy to przy okazji rundy drugiej, to już przeszedł przez obydwie rundy, bo najpierw pokonał New Jersey, tam... Ojejku, który z Major? Chyba ten z Colorado chyba. Rusty chyba był w New Jersey. A w drugiej... Nie, czekaj. Znaczy, nie, kto masz... Do której Denis z drużyny dołączył? Denis miał San Jose. A, no to w naszej. No to dobra. No, czyli chyba przeciwko panu z Colorado, no to przebrnął. Jak burza chyba do zera. No i teraz chyba... Nie oni jeszcze grają chyba dopiero z Vegas. Oni drugi mecz dopiero chyba zagrali, czy trzeci. No. Chyba no i Riley wygrał tam chyba jeden mecz, tego co pamiętam, w dogrywce, w ostatni mecz. Tam to jest... chyba
2-1 series chyba, jeżeli dobrze kojarzę. No. Mhm. No właśnie, także tak to wygląda, jeżeli chodzi o konferencję wschodnią. Teraz przechodzimy do tej naszej. Tak. No i tu mamy Outsidera w postaci Buffalo. 58 meczów, 34 punkty. No właśnie, Buffalo. Ja miałem okazję grać Buffalo dwukrotnie. Dwa razy na pewno, no to tam brakuje ofensywy mocno. Ja też grałem raz i uznaliśmy razem wspólnie, że Binnington nadaje się jedynie do przepalenia na gruz. Dosłownie. Chociaż akurat on nie miał najgorszej statystyki puszczonych goli, są gorsze zespoły. Ale na widać, przypadku. Że tutaj... Tak, ale ofensywa tutaj kulała totalnie. 125 tylko zdobytych goli. Dla porównania drugi najgorszy zespół, jak teraz patrzę, to było Chicago i to jest 30 goli różnicy, więc tutaj no właśnie to jest to, co mówię, że tutaj bramka i jeszcze słaba ofensywa, także tu raczej możesz szykować się, że jeżeli będzie dalej w tej samej konferencji, to boję się, że to może być dalej outsider, jeżeli chodzi o Buffalo. Dokładnie. No a na przedostatnim miejscu Detroit, 58 meczów, 52 punkty. Może co ty powiesz? Pierwszy powie, no bo ja... No, a, Do momentu, kiedy nie poszedłeś na ten... No do szpitala nie trafiłem w listopadzie. To jeszcze wyglądało to jako tako, że była szansa powiedzmy na... No bo ja tuż za playoffami wtedy. No na 8 miejsce była szansa, ale od momentu, kiedy ty poszedłeś, to twoja drużyna zaczęła pikować w dół i nawet twój powrót nie zmienił tego stanu rzeczy. No niestety. Mocno. Owszem, te trade'y były przydatne, ale były po prostu zbyt późno. No i też te kontuzje kluczowych zawodników nie pomagały. No i tutaj widać, że miałem bardzo złą statystykę wpuszczanych goli, 229, nie? Znaczy nie najwięcej. No nie, bo jeszcze Ottawa. Jeszcze Denis. No to drugie miejsce pod tym względem, ale to jakby potwierdza, że... Owszem, obrońcy strzelają gole, ale niestety też obronnie nie spełniali swojej puchy, zwłaszcza tutaj Nigledi był pod tym względem postacią... ten czarnym diamentem, bo przed moją przerwą miał najgorszą plus minus w lidze, a to miałem chyba nawet nie w pierwszej czwórce czy piątce, nie było aż trzech moich obrońców, więc to jakby najlepiej świadczyło. No i tak jak mówisz, że później no to już mimo, że wzmocnić postać Klasa czy Kaczkoniego, to już po prostu się nie dało po prostu tego uratować i no plus te zamrożenia. Częściowe przejmowanie kontraktów też nie pomagało w wzmocnieniu zespołu, dlatego no, ten pierwszy sezon był taki trochę na przeczekanie, ale przynajmniej pozycja w draftie będzie w miarę wysoka, będzie chyba szóstka. Pierwsza runda to zapomnij, a nie jest w ogóle chyba loteria draftowa z tego co było w ramach w kwietniowych. No już niebawem chyba. Zaraz się powiem. Na dzisiaj w ogóle. Ale 15 East Time, znaczy od serio, no to... 20, ojejku, pierwsza chyba? No coś takiego. Bo chyba 6 godzin różnicy, to jest chyba skistek. No to 21. Dobra, następny Chicago Blackhawks. 2 punkty więcej niż ty. No i z Chicago był taki problem, że był... Znaczy na początku był subowany, później przyszedł tam gościu, który nie za bardzo ogarnia co się dzieje i znowu został jednak... No tam też były rotacje menadżerskie. No właśnie, i ten menadżer, który był, to tak jakby... Nie za bardzo ogarnia, bo z meczu ze mną to się nawet nie połączy, nie wziął swojego meczu, z meczu z Christianem na przykład wyszedł w trakcie meczu. Tak. Dlatego i wtedy już go, już nie wrócił, bo go wywalili. Dosłownie go wywalili. Tak w przypadku Chicago pozycja adekwatna do tego co było i ja się wcale w sumie nie dziwię, że tak nisko. Tam jeszcze Connor Bedard nie robi jeszcze takiej różnicy, zresztą trudno żeby. No może i trochę lepsza obrona, ale 155 zdobytych goli, co w kontekście tej dywizji akurat nie było najlepszym wynikiem. Chyba drugi najgorszy pod względem zdobyczy bramkowych, więc to jest na pewno do poprawy. I tak samo jak ja grałem w Chicago, to też właśnie widać było, że tam, zwłaszcza jak Bedard był kontuzjowany, tam dosłownie nie miał kto strzelać, więc tam jest na pewno do poprawy. Dokładnie. Na czwartym miejscu od końca, Ottawa. 58 meczów, 57 punktów i najwięcej straconych goli konferencji zachodniej. Aż 267 straconych goli. No co? Denis to w ogóle, chociaż najbardziej chyba Denis zasłynął z tego, że był najbardziej aktywny na rynku transferowym, że on to praktycznie co chwilę się wymieniał. Nieraz dostałem powiadomienia o tym, że chciał wymieniać tych zawodników.
I... No cóż, no Dennis niestety też jest akurat ofiarą tego, że trafił do tej konferencji, gdzie jednak te postacie są bardziej wyróżniające i wydaje mi się, że gdyby trafił na przykład do wschodniej, to by w tych playoffach się znalazł, a tutaj no to no, jednak konkurencja była mocniejsza i no nie było za bardzo czym zrobić. No ale nie można powiedzieć, że Dennis się nie starał i... Dokładnie. Mimo wszystko, ja myślę, że on w przyszłym sezonie będzie wyżej niż jest. Tak jest. Następnie mamy trzy drużyny po 58 punktów, z czego dwa to są subowane, a jeden to jest Santi. Czyli tak, nasi Columbus i Ion Delsi. Tak jest. Ja bym umieścił Santiego i Denisa na podobnym poziomie, nawet powiedziałbym, że Santi jest troszeczkę niżej niż Denis. I a w tabeli jest wyżej. Tak, ale to jest kwestia tego, że dwa zwycięstwa więcej miał Santi. I no cóż, no... Trochę jest szkoda, bo Santiago nie uważam za jakiegoś trudnego rywala i podejrzewam, że gdybym zagrał cały sezon optymalnie, to byłbym gdzieś na tym poziomie, może nawet ciut wyżej. No ale Santiago on chyba i tak zrobił postęp, bo z tego kojarzę, on chyba nawet nie wiem, czy nie był gdzieś pod koniec stawki w sezon wcześniej, coś tam mi się obiło uszy, więc i tak zrobił postęp, ale jeszcze tam musi trochę nadrobić. On też ma, widać, nie za dobrą defensywę, znaczy ofensywę, przepraszam, bo tylko 167 zdobytych goli. Tyle samo, co będące nieco wyżej Calgary, ale to jest i tak no jedna z niższych pozycji w tej konferencji. Dokładnie. Za to defensywę miał niezłą, bo 163 tylko. Tak jest. A co powiesz o Columbusie i Nashville? Tak. Moim zdaniem Nashville powinno być w... czołówce, jeżeli chodzi o subowane zespoły w tej konferencji, bo moim zdaniem lepiej troszkę pali niż San Jose. Tylko z Nashville był ten problem, że oni Stevensona stracili, a Stevenson był bardzo ważną postacią w tym zespole. I to na pewno przeszkodziło. No i wydaje mi się, że też trochę brak Fredrika Andersena w bramce też przeszkodził, że jego kontuzja była niekorzystna. Co do Columbusu, no to tutaj bardziej powiedziałbym, że pozycja jest adekwatna do tego, co jest, że oni mają owszem Andreja Svechnikova, Brada Marchanda, Dylana Cousinsa też nieźle grającego, ale troszkę taki mi brakuje trochę jeszcze w tym Columbusie, że moim zdaniem ten zespół jeszcze może pójść wyżej. A właśnie, i tak wstępnie mówiąc, że na ten moment, kiedy nagrywałem, to właśnie Nashville jest klubem, który Adve jest wskazywany jako ten, do którego najprawdopodobniej trafi, ale to jest na razie tylko predykcja, więc... Dokładnie. No i zaczynamy teraz drużyny, które grały, liznęły te playoffy. Tak. Zaczynamy od dwóch drużyn po 63 punkty, czyli San Jose i Calgary. Tak. Calgary, zespół, który no też jest moim zdaniem ofiarą tego, że jest bardzo mocna konferencja. I właśnie Roy akurat jest wbrew pozorom niezłatwym rywalem, bo on gra technicznie, właśnie porównałbym go do Billa z Filadelfii, że on gra bardzo technicznie. Może nawet bym powiedział, że chwilami może za łagodnie właśnie on grał. Ja zawsze z nim miałem bardzo fajne, takie wyrównane spotkania, bo chyba poza jednym spotkaniem czy dwoma to prawie zawsze kończyliśmy dogrywkami. Nieważne, czy to było 2-2 czy 6-6, ale były dogrywki. To bardzo mi się fajnie grać w Korojowi i właśnie bym powiedział, że to był właśnie ten poziom Roya właśnie, gdybym zagrał cały sezon. Może nalepciłem w tym miejscu San Jose, no ale tego się już nie robimy. No i generalnie uważam Roya za bardzo fajnego rywala, że na pewno wygrana w nim sprawia tą satysfakcję. Widać, że on miał spośród zespołów, które zrobiły playoffy, najmniej zdobytych goli, bo 167. Obrona nie była zła, no ale ona aż tak się nie wyróżniała, więc tutaj właśnie ofensywa była tym brakującym. Ja chyba miałem okazję raz zagrać Calgary, chyba przeciwko Laremu właśnie. To ja Larego wówczas masakrowałem chyba z różnicą czterobramkową czy coś takiego. I tam też jest fajny zespół, tylko tak też mi się wydaje, że troszkę jeszcze brakuje temu zespołowi, żeby był wyżej. Że gdyby był bardziej skład napakowany, to Roy myślę, że zaszedłby wyżej w tabeli. Bo Roy jest naprawdę przeciwnikiem, przeciwko któremu dobrze się gra. Okej. Okay. A jak twoje odczucia? Z Ryan miałem tu ciężkie mecze, kurde. Ja nawet nie wiem, czy jeden chyba mecz z nim wygrałem. Ciężko mi się z nim grało, on gra tak... Znaczy nie, że defensywny, bo defensywny to ciężko stwierdzić po tym, że ma więcej straconych niż zdobytych. Ale gra taki specyficzny właśnie hokej, jak w rzeczywistości, że on próbuje te akcje takie rozgrywać i tak dalej, szuka wolnych
Luke, więc ciężko nieraz przewidzieć, co on zrobi, więc... No co powiesz o San Jose? San Jose, jedyny zespół, który nie ma menadżera, który playoffy zrobił, tylko oni mają bardzo wypchany zespół i tutaj wydaje mi się, że gdyby prowadził go jakiś inny menadżer, to San Jose by ugrało znacznie więcej, bo oni mieli przecież Larkina, Lehkonena, oni mieli... Ekstrema. Tak, oni mają naprawdę... Heiskanena. Tak, oni naprawdę mają mocny zespół i tutaj wydaje mi się, że to jest jedyne, czego im tam naprawdę brakuje, no i mają też... Menadżera. No i tak, brakuje menadżera i może defensywa jest do wzmocnienia, bo spośród drużyn, które zrobiły playoffy, mają najwięcej straconych goli, bo 222, więc to są takie do poprawy ewentualnie, więc tutaj... Ale pamiętaj, że przecież mieli chyba w top 12, a może nawet i w top 10, mieli dwóch zawodników przecież na liście, więc San Jose jest silnym zespołem, tylko no właśnie, brakuje im może troszkę w defensywie, no i menadżera, który byłby zdolny ich tak poprowadzić. No i teraz ten, który... Musimy to zamienić, bo tu Christian był pod Owenem, nie jak w tabeli Owen jest nad... pod Christianem, więc... Tak, pewnie z różnicę zrobiła liczba zwycięstw pewnie, bo Owen miał jedno zwycięstwo więcej. Tak jest, więc tutaj szósty był Christian, a piąty był on. No dobra, no to tak. Christian miał, zwłaszcza moim zdaniem, najbardziej przegrał w końcówce sezonu, bo on miał przecież negatywną serię bardzo, że on chyba na ostatnie 12 spotkań on wygrał chyba tylko 3 czy 4, więc on miał bardzo złą serię pod koniec. I to na pewno sprawiło, że znalazł się w takim miejscu, a nie innym. No i co? No, Christiana można uznać takiego trochę też nauczyciela. Można powiedzieć, taki najbliższy Laremu w naszej konferencji, że zawodnik taki, który zwraca najwięcej uwagi. Ale nie mogę powiedzieć, że tylko niemu się grało źle. I tutaj, jeżeli się z nim wygrywało, to też bywało różnie. Wasza jeden mecz mi się szczególnie zapadł w pamięci, co kurczę, my tam strzeliliśmy chyba ponad 20 goli wspólnie chyba. No to już w ogóle był hit. Tylko ja nie grałem wtedy Detroit, tylko grałem chyba Nashville, ale to był bardzo mocny. Także akurat w przypadku Christiana, no to... to też jest kwestia tego, że to jest akurat tak mocna konferencja, bo ja uważam, że pod względem całościowym jest to jednak mocniejsza konferencja niż wschodnia. No to jednak jest pozycja adekwatna, że właśnie takie czwarte, piąte miejsce, no to jest właśnie taki trochę poziom, jaki się powinien znaleźć. Dokładnie, zgodzę się z tobą. Christiana mi się grało różnie, ja mało, znaczy ja grałem tylko 2 mecze, 3 mecze, no i... No to ja grałem na pewno takie więcej. Takie właśnie wyrównane miecze mieliśmy, więc... Wiadomo, Christian był takim był osobą, która nam pomagała na samym początku i... Chwała mu za to. Tak. Dobra, no i teraz Owen. Owen. Mecze z Owenem były trudne. Mecze z Owenem były nieraz trudne i tutaj ja myślę, że chyba w playoffach bardziej pokazał to, co mi pokazywał w meczach, jak go przeciwko niemu grałem. Nie miałem przeciwko nigdy takiego meczu, żebym był w stanie go złapać. Nawet Sergio byłem w stanie prędzej złapać, czy z Matem. Ja bym go wskazał, że chyba tylko z Pittsburghiem mi się grało tylko trudniej niż z Owenem. I naprawdę był to mocny rywal. I fakt, że gość ma swoje lata, to naprawdę... Zresztą zespół też ma mocny. Zwłaszcza ten Demko się odpalił i fakt faktem, że nie zdziwię się, jak będzie największą niespodzianką tych playoffów, bo naprawdę zrobił robotę. Zgodzę. Tak, że to jest na pewno niespodzianka i Owen z pewnością jest takim, no właśnie, bardzo wymagającym graczem. I myślę, że nawet... nie wiem, jak to przyjmował kotekie z całego sezonu, ale mogę nawet zaryzykować stwierdzenie, że spośród tej grupki ciebie, Christiana i Owena, to właśnie Owena bym najbliżej wskazał tego top 3. Tak na ten moment. Ale to jest różnica między tobą a nim jest właśnie niewielka, więc tutaj fakt, że trafiliście na siebie, to akurat trochę pechowo się złożyło dla ciebie. No ale dokładnie. O playoffach jeszcze wspomnimy. No i teraz Minnesota na miejscu 4. No dobra, no to... No tutaj będzie ciężko dokładnie, ale no ja nie za bardzo sobie radziłem akurat w meczach z tą przeciwko Minnesocie. Chyba nie udało mi się chyba... Albo nie wygrałem żadnego, albo może jeden wygrałem mecz chyba tylko przeciwko Minnesocie. Zaraz sprawdzimy. Tak, pod względem statystyk chyba zdobyłeś, widzę, najwięcej goli,
bo 249, więc bardzo mocna ofensywa tutaj pokazuje. I no, też powiedziałbym właśnie, że względem na przykład Sergio, który miał po prostu moim zdaniem zmaksymalizował to, co miał, to myślę, że spokojnie przyszły sezon to jest taka właśnie twoja walka z Owenem o trzecie miejsce. Tak właśnie widzę, powiedzmy, ten przyszły sezon. Dobra. Pierwszy mecz wygrałem 10-9, a następny gdzie jest taki? 3-5 przegrałeś, a może chyba 1-2 później przegrałeś? A, bo to był ten... A nie, to nie wiem czy... A, bo to był mecz z Christianem, no ale dobra, no jako Detroit mówię. No dużo meczy grałem z Christianem, także tutaj może nie być łatwo. Później wygrałeś 7-5 i 6-2. To czyli żadnego nie wygrałeś. Ale wygraliśmy 5 meczów chyba ze sobą. Tego co widzę. Mm. Czyli było blisko, ale nie udawało się nigdy cię złapać. Dokładnie. Tak. No jednak tutaj to była ta różnica. No to co, no to... Najlepsza trójka. Tak, przechodzimy do top 3. No to tak jak już wspomniałem, że moim zdaniem Sergio zmaksymalizował to co miał i... Trochę mnie może zaskakuje to, że jest aż na trzecim miejscu, ale... Mówię, może po prostu był bardziej równy w kontekście całego sezonu. No i co? On chyba w playoffach gra dalej. Gra z Matiasem chyba. No właśnie, z Pittsburghiem on teraz gra. Tylko tam oni są jeszcze trochę do tyłu z Sernią, więc jeszcze nie wiemy, jak to się potoczy dalej. Ale no, no ja bym go nie wskazał jako faworyta w tej parze. I powiedziałbym, że z tej top trójki był właśnie rywalem, którego najlepiej było złapać. Chociaż nie mówię, że było go łatwo złapać. Na pewno Montembo przecież był Seattle, ale on miał tam jakąś mocną postać, która była. Wiem, że Ben Merkel miał później, a Sarosa chyba miał? Może i miał Sarosa, no chyba bym to... Sarosa chyba by nie miał. On miał najmniej straconych goli, 144 w naszej konferencji, więc to na pewno też było efektem tego, czyli tutaj szczelna obrona na pewno zrobiła swoje. Mhm. A ty co byś do Sergio powiedział? No Sergio to jest ciekawy przeciwnik do grania. Chociaż mało z nim jeszcze grałem. Pograłem chyba tylko 2 albo 3. No ale mieliśmy wyrównane mocno, bo chyba oba się skończyły w dogrywce albo jeden. Znaczy jeden na pewno w dogrywce, a drugi nie pamiętam. No ale były bardzo wyrównane te nasze spotkania ze sobą. No dobra. Pozycja druga. Moim zdaniem ten, który moim zdaniem powinien był wygrać, ale tu chyba raczej to, że nie ma aż takiej głębi składu chyba zrobiło różnicę, czyli Pittsburgh, prowadzony przez Matiasa, no ale tam zdobył tyle samo punktów co Sergio, ale tutaj chyba przesądziło to, że 2 zwycięstwa więcej miał Pittsburgh i no mówię, gdybym miał pojeść pierwszej turki, to on był zdecydowanie trudniejszym rywalem, bo z nim jako jedynym nie miałem żadnego podejścia. On po prostu był niedościgniony. On dokładnie wiedział, kiedy podawać, kiedy strzelać. Jak już podchodził pod bramkę, to praktycznie wszystko wpadało. No to było naprawdę mega trudnym rywalem i on w przeciwieństwie do Mata nie był tak fizyczny, ale on dokładnie wiedział i ja powiem szczerze, że jestem pod wielkim wrażeniem to, jak on gra i spokojnie bym powiedział, że on powinien być... Nawet moim zdaniem faworytem do prezydent trofy, jeżeli chodzi o to. Może właśnie po prostu brakuje troszkę tej głębi składu po prostu, która charakteryzuje zespół z miejsca pierwszego, ale zanim tego przejdziemy, to jeszcze może od ciebie dwa słowa. O kim? O Pittsburghu. No, Pittsburgh jest... się ciężko z nim gra. On ma rozkrawane... Znaczy, no rozkrawane... Ja mu zmieniają się mocno zawsze schematy i ciężko... Najbardziej tak naprawdę... jest kreatywny. Tak, no właśnie. I to jest to, czego na przykład my mamy mało, czyli nie mamy takiej kreatywności jak on. Ten. Ciężko z nim nie da się... Właśnie przez to ciężko się z nim gra, bo nie wie, co akurat w tym momencie zrobi. No właśnie. Także ja bym się pod tym podpisał i powiedziałbym, że gdyby to on prowadził Seattle, jakie było, to moim zdaniem on by tutaj znacznie bardziej by odjechał w stawce. Ale jak to ty żeś to na rozmowie powiedział, że Matt postawi wszystko na ten sezon, że wszystko albo nic i po prostu no, zespół, który absolutnie jest wypchany po brzegi, czyli Seattle, no to zespół, który o jeden punkt wygrał tutaj
drugie miejsce pod względem zdobytych goli, 244. Przy imponującym poziomie raptem 168 straconych goli, to jest trzecia lokata spośród zespołów, co zdobyły playoffy. Ale o dziwo mi się z Matem aż tak źle nie grało. Owszem, był trudniejszym rywalem niż Sergio, bo był bardziej fizycznym rywalem i też również tak samo jak z Pittsburghiem, jak już pod bramkę podchodził, to praktycznie zawsze wpadają gole. Ale jest, powiedzmy, zarają mu się błędy i powiedzmy jest do złapania. Ja pamiętam, że nawet dwa mecze z nim wygrałem, z czego chyba jeden po dogrywce, ale na pewno rywalizacja z nim była bardzo satysfakcjonująca i czuć było, że jeżeli zrobiłeś dobry wynik, to że naprawdę to było coś. Dlatego... No akurat wiem, że ty miałeś dużo meczy z Matem, więc... No i było tak, że... Chyba nawet... Nie wiem, czy ja więcej nie wygrałem po prostu z nim. Istnieje taka opcja też, dlatego może na innych rywalach zrobił ten dodatkowy wynik. No i chyba, no, nie wiem, czy potrzebne się ze mną zgodne, ale okej, okay, o ile w top 3 jak najbardziej Mata bym widział. Tak, mi się wydaje, że no mówię, że z tym składem po prostu zrobił robotę, że bardzo ładnie go wypchał i to zrobiło różnicę, a... Ale mimo wszystko trzeba Matowi oddać, że zrobił swoje, no i... Dokładnie. Tak, no ale jednak to prezydent trofii zdobył Lukas. No, wiesz, ale pamiętaj, że ten, kto wygrywa prezydentowi, nie zawsze wygrywa Puchar Stanleya. Tak, no ale na moment, kiedy to nagrywamy, jeszcze nie wiemy, jak wygląda sprawa z playoffami, bo mamy dopiero rundę drugą. I co, i będziemy się zbliżali powoli do końca. Zostało nam jeszcze ta kwestia... jeszcze zostały dwa słowa o playoffach, ale tutaj no to muszę tobie oddać głos, bo ja do playoffów się nie dostałem. No i będziemy już przechodzili powoli do sprawy związanych z sezonem 11. Tylko muszę poczekać pewnie, bo tam Patryk chwilą może być zajęty, także dam mu chwilę. Niestety tak to czasem jest, jak sytuacja wymaga. Coś tam mam, ale bez jakiegoś szału. Więc mamy oczekiwanie jak na razie. Dobra, to póki Patryka nie ma, to skoczę sobie jeszcze raz do łazienki, także będę za chwilkę. O, słyszę? Dobra, jest. Jesteś, dobra, to ja na szybko skoczę do łazienki, a ty w międzyczasie opowiedz o swojej playoffowej przygodzie, możesz tam powiedzieć, tak, w miarę. No to ja mam powiedzieć o niej, jak ona to długa nie było. Wiem, że niedługa, ale nie muszę. No co, no, playoffy nie potrwały za długo, skończyliśmy po 6 meczach. 3 razy 2, 3 razy 2, 3. Dobra, wracam. No jest ty, Owen był lepszy, więc mówi się tym, no ale i tak wydaje mi się, że wiem więcej niż chciałem, bo sądziłem, że może być nawet problem z playoffami, no ale... I tak pierwszą rundę uznaję za słów. Zobaczymy, co będzie przy... Dobra, no i co? No i została nam kwestia sezonu 11, bo tam wspomniałeś, że jeszcze o tym będzie, no to możemy to do tego przejść. I to już będzie taki, powiedziałbym, ostatni punkt podsumowania. Tani taniec. No co, no. Kilku, trzy osoby zmieniają zespoły. Cztery, no bo jeszcze Adwen. Jak wskaże. Tak, no Denis odchodzi z Ottawy. Idzie ze swoim zespołem do Seattle. Czyli... Idzie do
drużyny, która była na topie, zobaczymy. A poszedł do Seattle tylko dlatego, że Matt idzie do Winnipegu, który się zwolnił. No i ja odchodzę z Minnesota i idę do Tampy. Bo zyskałem okazję, kiedy bo Tampa była wolna i poszedłem do Tampy. No właśnie, no w przypadku Adwe jeszcze tam moja decyzja jeszcze nie zapadła. A właśnie, jeszcze może wątek Adwe, no bo Adwe w sumie postanowiłem go się zapytać, czy były w sumie chętny zagrać, no i okazuje się, że tak, bo on tam akurat kibic Colorado Avalanche, no i udało się go namówić i ostatecznie dołączył do VHL po jakimś czasie. No i parę meczy zagrał i no tak jak już wspominałem, no to nie było wcale tak łatwo, udało się zrobić niego postęp i ja myślę, że jeżeli będzie dobrze, to może powalczyć o jakieś tam pozycje. No ale to dopiero się okaże. Jeszcze tam być może będą inni, których jeszcze na ten moment nie mamy w radarze, ale zobaczmy. I co więcej, to chyba wszystko. To wszystko. Tak, i tak żeśmy się rozgadali, bo wyszło nam, z 2 godziny nam wyszło, tak. Może i dobrze podzielić to na 2 części. Dokładnie. Tak. No to myślę, że dziękujemy, no i co, i zapraszamy. Życie nam szczęścia w następnym sezonie. No właśnie, także dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia.